Przed COVID-em był koncert Holland i powiedzieliśmy, że w tym roku również poprzez propozycję kilku pań z naszej parafii pochodzących, a są w zespole Zorza, praktycznie 90%, postanowiłem, aby w naszej parafii w tym roku zakolędować razem z parafianami, bo jest to też czas, dzisiaj kończymy okres Bożego Narodzenia, sposobny do tego, aby razem z naszymi parafianami dziękować Panu Bogu poprzez kolędy, że przyszedł do nas Syn Boży, Jezus Chrystus. Było wiele rodzin, aby też kolędować. Nasza parafia rozwija się i jestem z tego bardzo zadowolony, że możemy razem wspólnie tworzyć tą rodzinę Bożą. Was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Kolędujemy, ponieważ jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia i nie wyobrażamy sobie tego okresu bez kolędowania. Jesteśmy zespołem wokalnym, który śpiewa od 16 lat i w repertuarze każdego roku mamy kolędy. Nie kolędujemy wyłącznie w kościołach, kolędujemy również na różnych uroczystościach. No i jeździmy na konkursy ze swoją kolędą i pastorałką. Pierwsza 2 lata temu stała się piosenką gminną w 2019 roku bodajże. I teraz kolejna pastorałka, również zaaranżowana przez naszego instruktora, do której nakręciliśmy teledysk w kościele parafialnym w Chrudzie. Trzej królowie one wschodu, starami swego narodu, do Betlejem pospieszają, pokłon i dary mu dają. Bijcie w kokły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego. Bijcie w kokły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.